obchodzimy jubileusz 30. powstania chóru Piast w Paryżu. Tak, dokładnie. Panie prezesie, co pan nam może tutaj, w jaki sposób chcielibyśmy, żeby pan nam przybliżył ten chór Piast? Nazwa dla nas jest znana, Piast, stara nazwa, z Polską się kojarząca. No a pan prezes nas teraz może by skojarzył z tym chórem. No więc chór Piast powstał nieco więcej niż 30 lat temu, bo już pod koniec 1988 roku został założony przez Mariana Blicharza i jeszcze przez kilka osób, którym leżało na sercu patriotyczne śpiewanie. I celem chyba, znaczy celem od początku było, że tak powiem, pobudzenie w środowisku polskim osób zainteresowanych wspólnym śpiewaniem do patriotycznego śpiewania. Dlatego, że istniały chóry, istnieją do dzisiaj chóry związane z poszczególnymi parafiami polskimi czy kościołami polskimi na terenie Francji czy Paryża. Natomiast właściwie chór Piast od samego początku zaznaczał się tym, że taką podstawową cechą czy kierunkiem śpiewu były pieśni patriotyczne, czy też nawiązujące do pieśni ludowych w aranżacjach naszego pierwszego prezesa, jednocześnie dyrygenta chóru i twórcy chóru Mariana Blicharza. W jego aranżacjach bardzo ciekawe motywy polskiej pieśni ludowej. Więc możemy tutaj mówić właściwie o prekursorze, jeżeli chodzi o muzykę patriotyczną na poziomie chóralnym w regionie paryskim. I chyba jedynym po dziś dzień chórze, który rzeczywiście podtrzymuje tę tradycję pieśni polskiej, patriotycznej, ludowej. Oczywiście posiada też w swoim repertuarze pieśni kościelne, ale dzięki temu pozwala mu to na towarzyszenie wielu imprezom patriotycznym czy polskim w różnych środowiskach, jak również na to, aby społeczność francuska mogła zapoznawać się z naszą kulturą ludową czy pieśnią patriotyczną, która no, często dla Francuzów jest mało znanym, dlatego że potrzeba patriotyzmu w tym kraju jest mniejsza niż w naszym przypadku, ponieważ losy Polski no, wiążą się bardzo mocno z uchodźcami, naszymi uchodźcami, którzy się rozjechali po całym świecie. I wydaje mi się, że ta pieśń patriotyczna i chęć śpiewania o Polsce i dla Polski zawsze w sercach tych Polaków, którzy wyjechali na obczyznę, bardzo mocno tkwiła. A że w ogóle jako słowiański naród mamy wielki sentyment do śpiewu i śpiewania wspólnego, więc te pieśni patriotyczne zawsze były takim łącznikiem, który spajał tę naszą społeczność przy okazji różnych świąt czy imprez, nawet w jakiejś mniejszej skali, nawet takiej poprywatnej. Czyli to nie jest takie śpiewanie dla śpiewania, ale to jest śpiewanie dla dodania sobie też pewnej energii do działania i walki z depresją po utracie ojczyzny. No, tak. Na pewno. Te nasze spotkania są dla nich no, taką czystą terapią. Zdrowotnością. Tak, i terapią, dlatego że czujemy się po nich, nie wiem, lepsi, naładowani pozytywną energią i to wspólne śpiewanie, jak wiemy, te pieśni patriotyczne polskie są bardzo energetyczne. Są czyli w grupie, tak, czujecie, że jesteście w grupie, tak, nie jesteście tak, sami. I to oddziałuje też na nas, nie? To wspólne śpiewanie powoduje, że te więzi się zacieśniają i jednocześnie powoduje też jeszcze większy taki wewnętrzny odruch patriotyzmu, bym powiedział, nie? Bo to jednak przypomina nam ciągle o tej Polsce, o tym, że chcemy dla niej jak najlepiej, że jak tylko możemy, to wracamy do niej. I sam fakt, że możemy tym śpiewem podtrzymywać tę łączność z krajem, pozwala nam się czuć lepiej. Nie? My się czujemy bogaci, jacyś tacy bardziej polscy i czujemy się bardzo mocno Polakami. Czyli dzisiaj to śpiewacie po polsku, śpiewacie o Polsce i śpiewacie dla Polski, ale gdyby przyszło stanąć z bronią u nogi, a później ją wziąć i wymierzyć we wroga, to byście to zrobili. Tak to zrobili Halerczycy, którzy do ziemi francuskiej przybyli z całego świata. Między innymi z Kanady, Stanów Zjednoczonych, z Brazylii. Tu we Francji zebrali się i
I panie prezesie, co dalej? Oczywiście nie mogę odpowiadać za wszystkich moich chórzystów. Niemniej jednak wydaje mi się, że ta pieśń patriotyczna powoduje, że ten duch patriotyczny w nas i siedzi i pozostaje. Czyli wy jesteście taki doboszem, bo to nie dobosz zwyciężał na polu walki, ale dobosz... Prowadził do bitwy. O właśnie, i o to chodzi, że chór Piast jest takim doboszem. Dzisiaj poprowadzić do bitwy o obronę ojczyzny. I chciałbym tutaj podkreślić jeszcze jedną rzecz, bo często nam się zarzuca, że kiedy zajmujemy jakieś stanowiska wobec różnych sytuacji wewnątrz kraju, że nie mieszkamy, że jesteśmy daleko, że nie powinno uciekliście z kraju, tak. Dokładnie. Więc ja tylko chcę przypomnieć wszystkim naszym rodakom, że przecież to właśnie Polonia, ta Polonia, która wyjechała po powstaniu listopadowym, była zalążkiem wielu późniejszych zrywów narodowych. To ci ludzie, podtrzymując tutaj patriotyzm, później powodowali, że duch w narodzie, tym polonijnym, był cały czas tak silny. Stąd Halerczycy, stąd Polacy, którzy jechali z Ameryk, jechali z Europy po to, żeby wziąć udział w Błękitnej Armii Halera i wyzwalać nasz kraj. Więc pamiętajmy o tym, że często to serce na obczyźnie bije o wiele bardziej żarliwie dla ojczyzny, niż kiedy się jest w kraju i przysypany różnymi kłopotami, szarpanym często takim rozdarciem wewnątrzpolitycznym, bo ta gra tam się rozgrywa na innym planie. Wydaje mi się, że czasami z zewnątrz pewne rzeczy widzimy o wiele ostrzej i dokładniej. A już na pewno mamy o wiele większe pojęcie na temat tego, jak widzą nas w innych krajach i czy chcą nas skrzywdzić, czy nie. Bo my to tutaj wiemy, bo obserwujemy lokalnych polityków, czy polityków w innych krajach poza Polską i my wiemy, o co chodzi tym krajom wobec Polski, a często z Polski tego zbyt dokładnie. Czyli wy jesteście takimi naszymi ambasadorami. No można tak to nazwać. No, w skali mikro, w skali mikro i poprzez propagandę szeptaną, o, też się odezwał, Hart, który też się tak, Hart, czyli jesteście gotowi zarepetować broń i bronić Polski nie tylko dosłownie za pomocą broni, ale i również poprzez propagandę szeptaną, śpiewaną. Absolutnie. No i tak pomału doszliśmy do setnej rocznicy bitwy warszawskiej, zwycięskiej bitwy warszawskiej. Ściśle mówiąc to, oczywiście ona odbyła się na polach pod Radzyminem, ale cud nad Wisłą i Bitwa Warszawska jest znana z 1920 roku. Zwycięska bitwa nad bolszewizmem, która oczywiście po Wiktorii Wiedeńskiej była drugą bitwą, która zatrzymała niewiernych na granicach Polski. Polska znowuż niewiernym stawiła czoła. Jak uczcić to chcecie? Ja tylko jeszcze podkreślę, że te bitwy nie tylko uratowały Polskę, nie ratowały tylko Polski, te bitwy ratowały Europę, bo uważam, że cały czas zapominamy, jak bardzo istotna, szczególnie Bitwa Warszawska, była dla Europy. Europa chyba sobie nie zdaje z tego sprawy, czym groziło, jakie stanowiło zagrożenie ewentualne przejście Armii Czerwonej dalej na zachód. I czym byłaby dzisiaj Europa, gdyby nasza wspaniała, kochana ojczyzna i nasi Polacy nie obronili Europy przed tą bolszewicką nawałą. Chcielibyśmy wziąć udział w projekcie, który istnieje już od 2 lat. Projekcie, który ma na celu podkreślenie tej trasy Halerczyków z Francji do Polski i korzystając... No, nie tylko z Francji, bo we Francji to oni przybyli z Kanady, przybyli z Brazylii, ze Stanów Zjednoczonych, a Francja im udzieliła gościny, no i uzbroiła. Francja ich przygotowała. Oczywiście trzeba podkreślić, że Polacy dążyli na to miejsce spotkania przed wyprawą, że tak powiem, do Polski z obu Ameryk i z całej Europy. Zostali uzbrojeni, ubrani, stąd te błękitne mundury i stąd nazwa Błękitnej Armii. Zostali ubrani, umundurowani przy pomocy rządu francuskiego na terenie Francji. Tylko dlaczego, jesteśmy im wdzięczni za to. Jesteśmy im, no, i nigdy tego nie zapomnimy. Absolutnie. Więc pomysł wzięcia udziału w rejsie, który zaczynałby się we Francji, a kończył 15 sierpnia w Warszawie na bulwarach,
wydaje nam się pięknym podkreśleniem i zaakcentowaniem naszego udziału w tych obchodach i bardzo chcielibyśmy uczestniczyć w tym pełnym sercem, więc ewentualnie od strony technicznej są to rzeczy jeszcze do ustalenia, natomiast całym sercem podpisujemy się pod tym projektem. I co tam chcecie zaśpiewać? No więc pomysłów jest jak zawsze kilka, ale mamy przepiękną pieśń Norwida w aranżacji naszego świętej pamięci już Mariana Blicharza, modlitwa do kraju tego. To są chyba właśnie te słowa, które nam wszystkim siedzą głęboko w sercu i zawsze kiedy jeździmy do Polski, czy wracamy, czy nawet kiedy tutaj o niej myślimy, to zawsze ta myśl do kraju tego siedzi w nas bardzo, bardzo mocno i łza się na boku kręci, kiedy myślimy o ewentualnych powrotach do kraju. Czyli na tej tratwie to tylko będzie Polonia francuska, paryska, czy oferujecie miejsce Polonii całego świata? Nie no, miejsce jest dla Polonii całego świata, później oczywiście... Czyli wy zapraszacie wszystkich do udziału, tak? Zapraszamy wszystkich do udziału, bo jest to niezwykle szczytny cel, a poza tym jest to niezwykle oryginalna forma oddania hołdu tym właśnie wspaniałym Halerczykom i wszystkim ludziom, którzy poświęcili wtedy swoje życie dla obrony ojczyzny i Europy przed Bolszewiką. Czyli cel do kraju tego szlakiem Błękitnej Armii cała Polonia świata płynie z Paryża do Warszawy. Tak. I 15 sierpnia na bulwarach śpiewamy pieśń tytułową do kraju tego. Właśnie. Tak jest. Taki mamy cel i nie powiem, że zaciskamy kciuki, bo po prostu chcemy do tego podejść jak najbardziej profesjonalnie i przygotować się należycie zarówno do rejsu w poszczególnych jego fazach, jak i też do występu już na miejscu. A jakim doświadczeniem dysponujecie? Jeżeli chodzi o pływanie, to pewnie bardzo różny, dlatego że Ale jest silna ekipa z Polski. Wiek chórzystów jest bardzo różny. Na szczęście mamy wspaniałych kolegów w Polsce, którzy mam nadzieję, że przygotują odpowiednio od strony technicznej zarówno sprzęt, na którym przyjdzie nam ewentualnie pływać. Pod prąd, tak jest, nawet nie pod tylko prąd. Z prądem. I przypominam, bo średnia wieku chóru, to nie jest już taka wczesna młodzież, ale to ale ci koledzy to pod 70 mieli, co w Polsce płynęli rejsem Solidarności Pokoleń. A no to widzę, że damy radę. Oni mieli, radę, nie? Absolutnie. Tym bardziej, że tam jeden miał rozrusznik w sercu, drugi 400 jednostek cukru, a trzeci nadciśnienie. Wszystko mieli, energetycznie. Ja na to odpowiem tak, muszę to zaanonsować na najbliższej próbie chóru, żeby, że tak powiem, przełamać ostatnie lody dotyczące ewentualnie kwalifikacji fizycznych, ponieważ być może niektóre moje panie chórzystki, które też dobiegają sędziwego wieku, mogą się czuć nieco przestraszone, ale jak im powiem, że osoby tak, że bardzo energetycznie? Tak, po prostu też biorą w tym udział, więc myślę, że to dodało otuchy i pozwoli na to, żeby wszyscy zechcieli w tym wziąć udział. Czyli najodważniejsi płyną z Paryża do Warszawy, a te panie, w szczególności tak mniej odważne, to oczywiście na bulwarach się meldują, na tratwie i na środku Wisły, głębokiej na być może 60 cm nawet będzie miała, nie bo nie na ogół nie ma, to jednak, nie, jednak tak, tam się pojawią tak. Przy odpowiednim zabezpieczeniu, tak, żeby dadzą z siebie siłę głosu tak, że to do kraju tego zabrzmi wyjątkowo. Trzeba je tak zabezpieczyć, żeby im nie zadrżał głos, więc liczę na poważne kapoki i odpowiednie barierki, żeby nam nie powpadały. Czyli płyniemy do kraju tego. Do kraju tego, do naszej kochanej Warszawy na stulecie bitwy warszawskiej.